Witam serdecznie Ciebie. Chciałbym Tobie życzyć wszystkiego dobrego w dniu dzisiejszym. Ja chcę Tobie powiedzieć, że bardzo Cię lubię i jesteś super osobą pod każdym względem. Uwaga, traktuj kogoś tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Z problemami radzę sobie sam i nikogo nimi nie obarczam. W przyjaźń nie wierzę, w znajomości, koleżeństwo i to w dzisiejszych czasach różnie to bywa. Są do momentu, gdy mają korzyści. Dziś ludzie wszystko robią dla korzyści. Nawet zawierają znajomości. Wiele osób twierdzi, że się zmieniłem, ale niewiele z nich potrafi przyznać się przed sobą, że wpływ na to miało ich zachowanie, ich stosunek do mnie. Zmieniłem się, owszem, naturalnie. Przestałem dawać się wykorzystywać, przestałem być dla tych, którzy nie mieli czasu dla mnie. Przestałem biegać za tymi, którzy pokazali, że jestem im obojętny. Przestałem słodzić tym, którzy dla mnie mieli tylko żółć na ustach. Zmieniłem się, ale tylko dla nich. Dla pozostałych jestem tym samym chłopakiem, którego poznali z sercem na dłoni, z uśmiechem na ustach i ciepłym słowem. Porozmawiaj z kimś prawdziwie przez co najmniej kwadrans dziennie, aby otworzyć autentyczne relacje i żyć szczęśliwiej. Skąd w człowieku jest tyle dumy, tyle złośliwości, tyle zazdrości, tyle nienawiści, urazy, tyle egoizmu? Mamy ograniczony czas na ziemi, a marnujemy go tak bezsensownie. Przyjaciel, który rozumie twoje łzy, jest o wiele cenniejszy niż wielu przyjaciół, którzy znają tylko twój uśmiech. Na wypadek, gdyby nikt ci dzisiaj tego nie powiedział, miłego dnia ci życzę. Dobrze, że jesteś. Życie czasem boli, życie nie jest idealne i nie jest łatwe. Ale mimo wszystko życie jest piękne. Nie przejmuj się, że nikt za tobą nie stoi. Oni wymiękli, a ty wciąż walczysz. Nie każdy odwdzięczy się przyjaźnią, miłością. Świat bywa okrutny, ale ważne jest to, że ty dalej pozostajesz sobą. Bardzo często w życiu bywa tak, że najgorszym wrogami bywają nasi bliscy, którzy znają nasze słabości, nasze punkty i wiedzą, jak uderzyć. Skupiam się na sobie i w swoim życiu, dlatego mam gdzieś to, kto mnie okłamuje, obgaduje, kto ma więcej ode mnie i kto jest zazdrosny o to, co ja mam. Jeżeli nie wnosisz w moje życie pozytywnej energii i motywacji, to naprawdę mam to gdzieś, co o mnie myślisz. XXI wiek, a ja nadal lubię rzeczy, które już nie są modne, takie jak szacunek, lojalność, miłość, uprzejmość i empatię. Bądź na tyle silny, by radzić sobie sam. Na tyle mądry, by wiedzieć, kiedy potrzebujesz pomocy i na tyle dzielny, by o nią poprosić. Tylko wtedy jesteś sobą, gdy nie boisz się mówić, co myślisz. Czasem, kiedy mówię u mnie wszystko w porządku, chciałbym, żeby ktoś spojrzał mi w oczy, uściskał mnie mocno i powiedział: wiem, że wcale tak nie jest. Dziwne czasy, telefony bez przycisków, drzwi bez klamek, ludzie bez mózgu, relacje bez uczuć. To jest właśnie prawda. Bo ja za bardzo się wszystkim przejmuję, do wszystkiego się przywiązuję, a zbyt późno rozumie, że czasem trzeba mieć wszystko w dupie. Najlepsze, co możesz mieć od życia, to kogoś, kto cię kocha takim, jakim jesteś, w dobrym czy w złym nastroju, ładnym czy brzydkim. Jaki byś nie był, z taką osobą warto być. Dlaczego najmocniej ranią nas osoby, które kochamy najbardziej? W dzisiejszym świecie modne są hejt, dupa, fit, insta, story, gluten, eko. A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa. Kocham i zawsze kochać będę. Ale to boli. To prawda, tego za żadne pieniądze nie kupisz. Nie kupisz zdrowia, miłości, mądrości i czasu. Ciesz się w życiu,
drobiazgami, bo któregoś dnia możesz spojrzeć za siebie i zobaczyć, że to były rzeczy wielkie. Niektórzy ludzie są jak chmury. Kiedy znikają z naszego życia, nastaje piękny dzień. Życie czasem boli, życie nie jest idealne i nie jest łatwe, ale mimo wszystko życie jest piękne. Wystarczy tylko się uśmiechać, by ukryć zranioną duszę i nikt nawet nie zauważy, jak bardzo cierpisz. Piękne słowa nie zawsze są szczere, a szczere słowa nie zawsze są piękne. Często uśmiech na zewnątrz maskuje ogromny ból i cierpienie wewnątrz. Choćby świat oceniał cię inaczej, bądź sobą, choćby dla siebie, bo najgorsze, co może być, to życie pod dyktando innych. Zacznij doceniać i cieszyć się tym, co masz, zamiast wyniszczać się myśleniem o tym, co straciłeś. Wiele osób odwróci się od ciebie, gdy zaczniesz robić to, co dla ciebie dobre. To nic złego. Nie potrzebujesz ludzi, którzy nie chcą twojego szczęścia. Dobrze jest być komuś potrzebnym. Kochaj, ale nie mów kogo. Uśmiechaj się, ale nie mów dlaczego. Bądź szczęśliwy, ale nie podawaj powodu. Ludzka zawiść potrafi niszczyć piękne rzeczy. Nie mieszaj mi w życiu, jeżeli nie masz zamiaru go posłodzić. Dokładnie to prawda. Jeśli człowiek nie jest dla nikogo tym najdroższym, jedynym, to czuje się samotny, nawet wtedy, gdy kocha go wiele ludzi. Także moi drodzy, pozdrawiam was serdecznie i życzę wam wszystkiego najlepszego. Życzę miłego poranka, popołudnia i wieczoru. I do usłyszenia w następnym vlogu. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie, cześć.